Jechałem na podwórko. Aha, oni nie zauważyli. Pan Lechuj się położył. Położył się, my żeśmy wyjechali. Krzysia, Pusza żeśmy zabrali po drodze, żeśmy pojechali. No niedaleko, do Ostródy już. Już nas mieli. Już nas złapali. Się dowiedzieli, że jednak jest. Co się okazuje, jedziemy. Noc jest, bo to by tak było jesień. Jak są zakręty takie bardzo duże, jak za Ostródą jeździ się do Olsztynka. I naprzeciwko, jak tak z łuku wyjeżdżam, momentalny, ale tak silny reflektor, a oni mieli, jak pamiętacie Państwo, mieli tak zwane błyski, co zdjęcia robili. Nieraz jak się jechało z tyłu, zdjęcie zrobił tym błyskiem prosto w oczy, a tu zakręty. Jakim cudem, że ja zauważyłem światełko, mignęło mi tak światełko, jakby był słupek czy coś takiego, a tam stała przyczepa nieoświetlona. Ja z tego blasku musiałem skręcić w prawo i tak prosto na tą przyczepą, na tą przyczepę stała bez świateł. I tak bokiem odjechałem. O Jezus, kochany. Siódme poty wystąpiły. No trupy od razu. To takie kawały nam robili też. I co mi zrobili tutaj? Pod domem stała skoda, żebym nie mógł jechać. Wzięli mi od spodu, jakąś ręką sięgnęli, odkręcili korek i wrzucili mi nakrętkę. Ja rano zapalam. Zapalił, ale od razu podleciało pod zawory, stanął. Laski się pokrzywiły i dalej nie mogę jechać, stoję. Ja mówię, no, do drugiego dnia musiał być zrobiony ten samochód. Raz, dwa do chłopaków Głowice, raz, dwa zdjęli, raz, dwa. Wszystko grało, parę minut i gotowe. I wtedy biorę tą nakrętkę i jadę pod stosz i pokazuję, kuku. Ale od razu się uśmiechnęli. Nie wytrzymali.